W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych imienia Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu odbyły się drzwi otwarte. W tym czasie szkołę odwiedziło około 300 gimnazjalistów. Zapoznali się z ofertą szkoły na przygotowanych stoiskach branżowych oraz skorzystali z atrakcji przygotowanych przez starszych kolegów. Jednocześnie w szkole odbywało się także forum zawodowe. Wszystkich przybyłych witali uczniowie w hiszpańskich strojach w związku z ciekawymi praktykami. Witamy bardzo serdecznie na forum zawodowym. Witamy Państwa w strojach Hiszpanów, ponieważ wyjeżdżamy na praktykę zawodową do Hiszpanii, do różnych miast, z różnych kierunków, między innymi hotelarstwa i logistyki. To była istna kumulacja wydarzeń. Drzwi otwarte, forum zawodowe oraz podsumowanie hiszpańskiego projektu. Podsumowanie projektu Viva España. Już część uczniów była w Hiszpanii. Mają fantastyczne wrażenia. Przede wszystkim wzbogacili swoją wiedzę i doświadczenie. To jest wartość nadrzędna. Natomiast też poznali zwyczaje, potrawy, zwiedzili Granadę i Walencję. Są szczęśliwi. Ja cieszę się, że szczęśliwie wrócili i w tej chwili będą mogli przenosić to na grunt zawodowy. Twórcami projektu są nauczyciele szkoły. Ponad 30 uczniów już było na tych wyjątkowych praktykach, a na wakacjach kolejna grupa uczniów w ramach projektu pojedzie do Hiszpanii. Co do samego projektu, na pewno jest bardzo ciekawy. Uczniowie dzisiaj chwalili się tym, co w ramach tego projektu udało im się poznać, czego się nauczyli, no ale też opowiadali o zdarzeniach tak zwanego czasu wolnego, a więc co zwiedzili, a kogo poznali. To też są bardzo istotne elementy dla młodych ludzi. Na drugą część spotkania, czyli forum zawodowe do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych imienia Kombatantów Ziemi Lubańskiej, przyjechało wielu pracodawców, a także przedstawiciele wyższych uczelni. Będą prezentowane uczelnie, na których nasza młodzież może studiować, również firmy, które będą mogły zaproponować pracę w przyszłości naszym absolwentom. Forum zawodowe to jest spotkanie uczniów z pracodawcami i nie tylko, ale z instytucjami rynku pracy, też i uczestniczą w tym forum samorządowcy, ale też i jednostki współpracujące ze szkołą, chociażby przy realizacji praktyk, czy to gastronomicznych, czy to hotelarskich. Forum zawodowe wraz z opiekunami przygotowała młodzież uczęszczająca do 4-letnich techników w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik organizacji reklamy, technik logistyk i technik informatyk.